Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. O, pan Wojciech Sołtys pisze do mnie słowa skrzydlate. Najmilejszy panie Stanisławie, no jak to miło. Pierwsze pytanie. Czy słyszał pan o tym, że Wojciech Jaruzelski przyjął chrzest tuż przed śmiercią? Czy to prawda, czy plotka? No oczywiście, że plotka. Wojciech Jaruzelski w dzieciństwie był bardzo pobożny i z całą pewnością przyjął chrzest jako niemowlę. Dopiero później się zbisurmanił, że tak powiem, jak tam trafił z rodziną że w chłodne miejsce na Syberii. No to tam później tam ojciec tam umarł w Bijsku bodajże, a matka i siostra tam zostały, kiedy on już jako, że tak powiem, wyznawca bolszewizmu tutaj z pierwszą armią Wojska Polskiego podążał do kraju, a potem matkę i siostrę tam sprowadził. Także to jest oczywiście plotka, że na łożu śmierci. Jakim tam, jakim przed śmiercią? To chyba, że pierwszy chrzest mu się nie przyjął, ale ja nic o tym nie wiem, żeby mu się nie przyjął. Jak najbardziej był w gimnazjum księży Marianów, to co mu się mogło nie przyjąć? Drugie pytanie. Czy rozmawiał pan z Korwinem o jego religijności? Właściwie to nie. Mówił czasem, że jest agnostykiem, ale jako jego wieloletni słuchacz nabrałem brzydkich podejrzeń, że tak naprawdę to religia jest dla niego bujdą, a maska agnostyka to taki oportunistyczny chwyt, ponieważ niewierzący prawak raczej nie ma dużych szans w Polsce na poparcie polityczne. Myślę, że Janusz Korwin-Mikke nawet jakby tam, nie wiem, pobożny był, ostentacyjnie pobożność demonstrował, to myślę, że też nie miał dużych szans. Nie był zatwierdzony przez stare kiejkuty, no to jakie szanse mógł mieć w polityce. Natomiast z tego, co ja słyszałem, to słyszałem, a nie dlatego, że rozmawiałem na ten temat specjalnie z kolegą Mikke, to słyszałem, że on się skłania ku deizmowi. To nie jest agnostycyzm, tylko deizm. Taki kierunek. Ja akurat uważam, że to nie podzielam tej wiary, natomiast no, tak słyszałem. Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, niejednokrotnie wspominał pan, że do powrotu z Francji skłonił pana fakt, że los takiego państwa pana nie obchodzi. Moje osobiste doświadczenia przekonują mnie, że mój los i los moich najbliższych obchodzi mnie jeszcze bardziej niż los państwa, w którym przychodzi mi żyć. Na pierwszym miejscu stawiam tutaj los moich dzieci. Nie chciałbym, by ich życiowe szanse były uzależnione od tego, czy i do jakiej partii się w przyszłości zapiszą. Czy takiemu pojmowaniu tej sprawy można coś zarzucić? No można, dlatego że proszę pana, bardzo często los ludzi zależy od tego, do jakiej partii się zapiszą. No na przykład za komuny. Jak ktoś się zapisał do partii, no to jego los był lżejszy. I to znacznie od tych, którzy do partii się nie zapisali, a jeszcze lżejszy od tych, którzy z partią tam walczyli. No, ja doświadczyłem tego na własnej skórze. Kiedy w 70 roku przyszedłem do prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, żeby go zapytać, czy jest możliwość odbywania tutaj w sądzie w Gdańskim Okręgu Sądowym aplikacji pozaetatowej, to on jedyne pytanie, jakie mi zadał, to takie, czy należę do partii. Jak mu powiedziałem, że jej należę, no to popatrzył na mnie jak na idiotę i ja zrozumiałem, że żadnej aplikacji sądowej tu u niego nie dostanę, więc to oczywiście zmieniło to moje losy, proszę pana, to, że do
partii nie należałem. To zrzutowało na całą moją przyszłość. Potem bezpieka mi urządzała różne psoty, także wie pan. Także można temu rozumowaniu, które pan tu przedstawił, bardzo wiele zarzucić. Ono jest po prostu niepoprawne. Jak mawiała moja starsza koleżanka ze studium dziennikarskiego, pani Anna Bojarska, od polityki uciec niepodobna. Od polityki uciec niepodobna. Prędzej czy później ona każdego dogoni. Drugie pokrewne pytanie. W bezcennym Izraelu premier Netanjahu boi się prawnych konsekwencji swoich szemranych działań. Czy wyobraża pan sobie, że panowie Tusk, Kaczyński, Macierewicz et consortes również boją się prawa i sprawiedliwości? No, myślę, że premier Netanjahu mniej się boi niż oni. Mniej się boi niż oni, zwłaszcza teraz, kiedy ta niepisana zasada konstytuująca III Rzeczpospolitą, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, najwyraźniej została uchylona. O wczoraj tam pan minister Bodnar, to znaczy 27 maja, uznał, znaczy wystąpił do Sejmu o cofnięcie immunitetu panu Wosiowi za jakieś tam straszliwe zbrodnie. Także widać wyraźnie, że Reichsführer musiała podkręcić pana Bodnara, że no co wy tu Bodnar, był się tu lenicie, roboty! No i pan Bodnar zrozumiał, że to nie żarty, wziął się do roboty, no i już wystąpił. Także teraz się bardziej boją niż premier Netanjahu. Premier Netanjahu się specjalnie nie boi, bo jak będzie trzeba, jakby tam zaczęła mu się znowu palić ziemia pod nogami, to znowu jakąś wojnę rozpocznie, no i stanie na czele rządu jedności narodowej. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny Sir Stanleyu Michelsonie, herbu prawdziwych. No cóż to za jakieś, tu się jakaś cudzoziemszczyzna wkrada. Jeszcze Michelsonie i herbu prawdziwych. Proszę pana, co pan mówisz takie rzeczy? Nazwa herbu od pana grzybów prawdy wśród dziennikarskiego lasu kłamstw. No niech będzie, niech będzie. Zanim upublicznię treść pytań wyjaśnię, że dzisiejsza apostrofa to spodziewany tytuł dla pana w Zjednoczonym Królestwie Polsko-Brytyjskim. No a teraz trzy kolejne pytania. No proszę pana, mam nadzieję, że w Zjednoczonym Królestwie Polsko-Brytyjskim nie będą panowały takie barbarzyńskie obyczaje jak w Republice Litewskiej, że tam zmieniają obywatelom brzmienie nazwisk. No nie, to jakbym nie chciał tutaj się jednoczyć, żeby... Ja jestem przywiązany do swojego nazwiska rodowego, Michalkiewicz, a nie żadnej Michelson, tym bardziej, że nie jestem Michelson, tylko jestem, jeśli tu już używać odczestwa ruskiego, Stepanowicz. Tak? Proszę pana, zupełnie bez sensu by to było. No ale mniejsza, czytam pytania. No a teraz trzy kolejne pytania. Pierwsze, w nawiązaniu do wcześniejszego pytania możliwe Królestwo Polsko-Brytyjskie. Sam uznaję Matkę Bożą za Królową Polski i nawet pytałem pana o szczegóły prawne ponad 300 cykieli temu. O, jednak przecież i po akcie Jana Kazimierza wybieraliśmy sobie ziemskich monarchów, czyli namiestników Jezusa i Maryi. Nie, Jezusa nie. Jezus nigdy nie był tutaj, że tak powiem, królem Polski. Nigdy oficjalnie nie został. Także tutaj to się odnosi tylko do Matki Boskiej. Czytam dalej. Czasem nie byli chyba bardziej egzotyczni niż król Anglii, prawda? Ale chodzi mi o to, jak dziś w praktyce mogłoby wyglądać przywrócenie ustroju monarchicznego w Polsce, w tym ziemskim wymiarze, jeżeli rzeczywiście jest bezwzględnie potrzebny. No na przykład jakiś, nie wiem, kapral by któregoś dnia krzyknął na moją komendę i gdyby wszyscy zaczęli go słuchać, a nie zapakowali w kaftan bezpieczeństwa i zaodwieźli do infirmerii, no to on by został królem.
Tak się zostaje królem, jak tam, wiesz, tam się wybiera króla i tak dalej. Jeśli jakaś tam banda wybiera króla, to ta banda jest suwerenem, a nie król. Także to nie jest żadna monarchia. Drugie pytanie. Czy dla szefa służb specjalnych powinno być przeprowadzenie operacji, na przykład udaremniających zamach terrorystyczny, bez zwłoki czy bez zwłok? Innymi słowy, jak w praktyce powinien stosować moralność katolicką polityk, dowódca, tajniak, od którego decyzji zależy często los zupełnie niewinnych ludzi? Proszę pana, jeżeli terrorysta, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ja nie wiem, o co pan ma za problem. Terrorysta tym się charakteryzuje, jeśli ktoś zostaje terrorystą, to znaczy, że przynajmniej projektuje gwałtowny zamach na kogoś albo na coś, w wyniku którego tego gwałtownego zamachu może stracić życie wielu ludzi. No więc w związku z tym, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do obrony koniecznej, takiego jegomościa można po prostu prewencyjnie zaciukać i to nie jest wcale sprzeczne z moralnością katolicką. Także nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem pańskich wątpliwości. Wreszcie trzecie pytanie. Co pan sądzi o Marii Ginter, kobiecie, która żadnej aktywności się nie bała? Czytał pan jej wspomnienia? Nie czytałem. To, ale przeczytam, skoro żadnej aktywności się nie bała, to te wspomnienia mogą być interesujące i obfitujące w momenty. Pozdrawiam, życząc, by w czerwcu nie brakowało panu truskawek. No dziękuję bardzo, dziękuję pan za te życzenia. Mam nadzieję, że mi nie zabraknie, ale tu już mi skóra cierpnie. Poczytam, że napisał do mnie pan Adam Warszawski. Redaktorze, wydrwił pan moją delikatną uwagę, że odpowiada pan czasem bez zastanowienia o co pyta widz. Tymczasem minutę później udowadnia pan moją tezę, gdyż po raz drugi wmawia mi pan z przekonaniem, że pytałem pana, co myśli Putin. Naprawdę każdy widz może sobie odsłuchać raz jeszcze i dowie się, że ani razu takie pytanie nie padło, a padło pytanie, czy pan dopuszcza wersję, że Putin niekoniecznie chciałby normalizacji stosunków. Proszę pana, no to pan trochę dziwną logikę tutaj stosuje. Jeżeli mnie pan pyta, czy ja dopuszczam wersję, że Putin chciałby normalizacji stosunków, to w istocie pyta mnie pan o to, co myśli Putin. Co mnie się wydaje, że Putin może myśleć. No jeśli to nie jest tak, to ja jestem chińskim mandarynem i się poddaję, bo wie pan, staram się jakoś interpretować sensownie te pytania, które padają, ale jak pan tutaj tego w domyśle tutaj czytam dalej. Czy jest pan pewny, że oni byli gotowi na jakiekolwiek partnerskie stosunki? Tak więc owszem, moja teza jest prawdziwa. No. Kurczę, blada. Dobra, niech panu będzie, jest, że pańska teza jest prawdziwa, jeżeli pan nie może bez tego wytrzymać, proszę bardzo. Ale ważniejsze jest co innego, tu czytam dalej. Oburzył się pan, że jakoby to ja ukradłem panu określenie status bliskiej zagranicy. Nie, nie oburzyłem się, proszę pana, absolutnie. Stwierdziłem tylko, tak mi się wydaje, że status bliskiej zagranicy, ja tego określenia używam od 30 lat. Być może wtedy jeszcze pan nie zadawał nikomu żadnych pytań, a jeżeli już, to całkiem innej treści. W związku z tym no, rozpoznaję w tych pytaniach własne słowa. Kiedy ja przecież właśnie dlatego ty przypomniałem, że to pana słowa, no to jasno. I tu moje pytanie. Jak pan godzi tę pańską niezachwianą świadomość tego jedynego interesu, jaki do nas mają, z tym, że chciałby pan te stosunki normalizować? Mówił pan o tym nieraz.
wniosek logiczny jest jeden. Normalizacja musiałaby na końcu oznaczać status bliskiej zagranicy. Czyż nie? Nie. Czyż nie? Nie, proszę pana, nie. Dlatego, że bliska zagranica to nie są stosunki normalne, to nie są stosunki partnerskie. Jak wyjaśniałem znaczenie tego terminu, to jest stosunek podległości. I problemy w stosunkach polsko-rosyjskich są tam właśnie jeden, że Polska nie chce się zgodzić na status bliskiej zagranicy. W związku z tym normalizacja stosunków polsko-rosyjskich musiałaby doprowadzić do ułożenia jej na innej płaszczyźnie niż płaszczyzna bliskiej zagranicy. I czy jest to możliwe? Być może jest. Być może jest. Być może jakby się okoliczności zmieniły, to bardzo możliwe, że stałoby się to możliwe. Pan Bartłomiej Kopczyński. Panie Stanisławie, zaskoczył mnie ostatnio jeden szczegół z pana wypowiedzi na temat pana Wiplera. Sam za nim nie przepadam, ale nie o to chodzi. Otóż powtarza pan, że wyżej wymieniony nie zajmuje w Konfederacji żadnego oficjalnego stanowiska, nie jest żadnym liderem, etc. Natomiast wypowiada się w imieniu całej partii. Czy to akurat jest czymś dziwnym w polityce? Toć przecież każdy polityk danej partii, kiedy się wypowiada, czy to w wywiadach, czy w Sejmie, reprezentuje linię całej partii, jej program czy postulaty. Dlaczego więc pan to tak podkreśla w przypadku Wiplera? Miałby się wypowiadać tylko w swoim imieniu, czy w imieniu innej partii? Nie rozumiem. No, proszę pana, na ogół w imieniu całej partii wypowiadają się osoby, które zajmują w tej partii stanowiska decyzyjne. Natomiast członkowie rzeczywiście trzymają się linii partyjnej i je kształtują. Natomiast być może, że moje wrażenie jest mylne, ale wydaje mi się, że nie. Jednak jakieś tam doświadczenie w percepcji wypowiedzi politycznych mam. Długo żyję, więc to sprzyja nabyciu takiej percepcji, że pan Wipler zachowuje się tak, jakby to on tę linię partyjną kształtował. On tę linię partyjną kształtował. I dlatego wydaje mi się to dziwne, ponieważ on nie zajmuje w Konfederacji żadnego stanowiska decyzyjnego. Także wyjaśniam pańskie wątpliwości, jak potrafię. I tym wyjaśnieniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.